Dzisiaj w recenzji trzecia wersja Novablast od Asicsa. Zapraszam. One to give second chances. You only got one life, take advantage. No, I will not sit by, I demand it. You cannot stop my drive, I command it. Witajcie kochani ponownie. Dzisiaj omówimy sobie pokrótce trzecią odsłonę modelu Novablast od Asicsa. Słuchajcie, jest to but według mnie typowo treningowy. Oczywiście można w nich biec zawody, natomiast ja bym powiedział, że raczej na treningi. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, mamy w tym bucie bardzo dużo amortyzacji, fajnej amortyzacji. FF Blast Plus, pianka od Asicsa, która została unowocześniona, dzięki czemu też jakby spadła nam troszkę waga względem drugiego Novablasta, który był. Więc tej amortyzacji mamy całkiem sporo i druga rzecz, która jest dosyć tutaj istotna, to jest dosyć szeroka podeszwa po prostu, duża szerokość na śródstopiu, także bardzo duża stabilność, bardzo fajnie się robi kilometry w tych butach, właśnie takie swobodne, treningowe, tak bym go ocenił, tak bym go kierował i dedykował. Świetny but w sumie dla mnie teraz na ten okres taki zimowy wręcz, gdzie można właśnie sobie takie treningi poklepać w gorszej pogodzie, chociaż siateczka raczej nie jest wodoodporna ani błotoodporna, ale w porównaniu z wieloma innymi butami myślę, że na taką pogodę dosyć mieszaną, średnią ten but jeszcze się sprawdzi, mimo że tam możemy zakończyć trening z mokrą stopą. No to mimo wszystko myślę, że nie zawsze trzeba uderzać zaraz w goreteksy, shieldy i inne szczelności, które nam producenci oferują. Taki but całkiem się sprawdza. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że mamy podeszwę wzmocnioną gumą ARH A Plus od Asicsa, która zapewnia nam też trwałość troszkę tej podeszwy, za szybko nam się te buty nie zetrą. Także jak najbardziej można sobie przebiegać. But bardzo uznany przez wielu biegaczy, bardzo lubimy w tych butach biegać właśnie na treningach. Jest wygodny, fajnie dopasowana struktura jest tutaj do stopy, cholewka fajnie przylega do stopy, w dodatku język jest bardzo cienki, czyli coś, co ja na przykład bardzo sobie cenię, nie przepadam za tymi grubymi językami, zresztą chyba jest ich już coraz mniej na rynku. Fajnie przylega do stopy, sznurowadła płaskie, standardowe, zapiętek dosyć sztywny po pierwsze, po drugie sporo takiego miękkiego wkładu, który amortyzuje nam tego Achillesa i chroni podczas biegu. Podsumowując, Asics oferuje nam kolejną odsłonę buta, który jest po prostu dobry. Ja nie widzę w nim żadnych fajerwerków, za którymi bym szalał, natomiast na pewno cenię sobie ten but za taką stabilność, komfort i też pewność, że będzie mi w nim wygodnie i że te kilometry, które mam do zrobienia, będą raz, że bezpieczne, a dwa, że wykonane w sposób taki, jaki sobie zaplanuję. Mogę polecić tego buta Wam na treningi spokojne, na wybiegania. Na pewno nie będziecie tego żałować, kto chce pobiegnie w nich również zawody. Oczywiście na sklepie biegacza znajdziecie jakieś fajne promocje na tego buta. Od nas oczywiście na hasło Runaddicts również 15% taniej takiego buta możecie sobie kupić, takiego jak i inne. No i cóż, dajcie znać, jeżeli udało Wam się w Novablastach pobiegać. Dajcie znać, jeżeli biegacie w nich zawody i Wam się sprawdzają, będę bardzo ciekawy takich informacji i do usłyszenia w kolejnych recenzjach. Cześć! one to give second chances. You only got one life, take advantage. No, I will not sit by, I demand it. You cannot stop my drive, I command it.